Cześć, witam Was bardzo serdecznie na 79 wtorku z finansami, na którym co tydzień punktualnie o 19.30 rozmawiamy na żywo o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Nazywam się Marcin Iwód, jestem autorem bloga Finanse bardzo osobiste, a przedstawiam się dzisiaj, no bo w każdy wtorek dołączają do nas nowe osoby, dla których to będzie nasze pierwsze wspólne spotkanie. Najpierw krótkie ogłoszenia, potem omówienie tematu z okładki. A na zakończenie sesja pytań i odpowiedzi, więc żeby pominąć ogłoszenia i przeskoczyć do części merytorycznej, wystarczy przewinąć film do momentu, który pojawi się przez popatrzeć nad moim palcem, czyli dokładnie tutaj, to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia, a my zacznijmy od nowości ogłoszeń i ciekawostek. Dziś będzie naprawdę dużo o książkach. Jestem na świeżo po lekturze najnowszej książki Radka Kotarskiego, książki pod tytułem Inaczej Czyli jak pracować mniej, ale lepiej i przyjemniej. Przeczytałem ją od deski do deski, ale to dopiero początek mojej przygody z tą książką, bo ona ma w sobie tyle cennych informacji, odesłań do badań naukowych, że biorę ją na swój warsztat, robię notatki, krok po kroku testuję i wprowadzam w życie różne rozwiązania pomagające mi lepiej pracować. Ale. Ponieważ Radek Kotarski nie tylko pisze świetne książki, ale robi wiele innych wartościowych rzeczy, to zaprosiłem go do wspólnej rozmowy, w czasie której poruszamy m.in. temat tego, jak Radek dba o finanse, co robi z pieniędzmi, jak sam pracuje i w jaki sposób rozwija swoją firmę. I ten wywiad ukaże się na blogu i na kanale YouTube już w najbliższy poniedziałek, czyli 27 września o 20.00. Także już dziś zapraszam Was bardzo serdecznie, bo co tu dużo kryć. Radek ma głowę na, kartu, na karku i warto zaczerpnąć od niego trochę wiedzy i inspiracji. No i wreszcie ostatnie ogłoszenie. W ubiegły czwartek siedzę sobie spokojnie przy biurku, piszę treść odcinka do kolejnej odsłony kursu Kredyt Hipoteczny Krok po Kroku, a tu ni stąd, ni zowąd wchodzi Agnieszka Kowalska z mojego teamu z tortem i z balonami, a Andrzej, Ania, Monia, Kasia i Michał śpiewają mi zdalnie 100 lat. No i... Okazało się, że dokładnie 16 września minęło 8 lat, odkąd opublikowałem na blogu pierwszy artykuł. Wyobrażacie to sobie 8 lat. W takim czasie można skończyć podstawówkę o ile się gdzieś tam po drodze kiblowało. I przyznam wam jednak, że ja nie pamiętam o takich rocznicach, bo cały czas mam świadomość, że to jest dopiero początek. Wprawdzie na blogu jest już ponad 500 publikacji. Jest, te publikacje były przeczytane w sumie przez 3,5 miliona osób. Na YouTubie jest już 159 filmów, poszły 153 odcinki podcastu, finanse bardzo osobiste. 45 tysięcy egzemplarzy finansowej Fortecy jest już w Waszych domach, ale to dla mnie ciągle dopiero początek. To jest naprawdę początek tego, o czym marzę. No ale łobuzy z mojego zespołu mają to gdzieś i zrobiły mi na Facebooku niespodziankę, puszczając taki post z informacją o urodzinach bloga i prosząc was o życzenia dla mnie. I to, co działo się pod tym postem, no było dla mnie naprawdę niesamowite. Bardzo dziękuję wam za te wszystkie wspaniałe słowa. To jest niesamowite paliwo do dalszego działania i jestem wam za to bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Nie zgodziłem się na żadne huczne obchody ósmych urodzin bloga, może dziesiątą rocznicę jakoś poświętujemy, ale pojawił się pomysł, żeby przy okazji tej pierwszej rocznicy wydania finansowej Fortecy zrobić dni darmowej dostawy. Dlatego daję Wam znać, że od dziś, od mniej więcej 20.15 po wtorku z finansami do końca września koszty wysyłki finansowej Fortecy biorę na siebie i no, to będzie jednocześnie ostatnia szansa, żeby kupić tych, 800 stron wiedzy, czyli pierwsza cegła do budowania finansowej fortecy w tak niskiej cenie. A dlaczego właśnie tak? Od października cena pójdzie w górę o wskaźnik inflacji, czyli wzrośnie o 5,5% z 89 zł do 93,89. Więc jeśli ktoś z Was planuje zakup finansowej fortecy lub chcielibyście dać ją komuś prezencję, no to po dzisiejszym wtorku z finansami będzie zdecydowanie najlepszy moment. No dobra, to już tyle ogłoszeń. A teraz ruszamy z naszym tematem. Dzisiejszy odcinek zatytułowałem W to inwestuję najwięcej, zdecydowanie polecam i Osoby śledzące moje materiały doskonale wiedzą, że największą część mojej wartości netto, że ta część jest powiązana z nieruchomościami, na które składają się mieszkanie, w którym mieszkam z moją rodziną, kupiony w czasie ubiegłorocznego lockdownu lokal, z którego właśnie się z wami łączę. I dwa mieszkania na wynajem, które prezentuję w ramach cyklu Finansowa Forteca w praktyce będące częścią mojego długoterminowego portfela inwestycyjnego, którego skład publikuję na blogu i na YouTubie. I także działki rolnej budowlane w portfelu ofensywnym, ale ten wtorek z finansami nie będzie o inwestowaniu w nieruchomości. W ubiegły piątek zleciłem rzeczoznawcy majątkowemu wycenę moich mieszkań na wynajem, więc odcinek poświęcony takim nieruchomościom i sytuacji na rynku opublikuję za jakieś dwa tygodnie, więc nieruchomości nam nie uciekną, ale dzisiaj nie będzie też nic. Nie będzie nic o nieruchomościach, nie będzie też nic o obligacjach indeksowanych inflacją, nie będzie o ETF-ach inwestujących w akcje globalne, ani o złocie, ani o żadnej innej e, klasie aktywów finansowych. Po serii publikacji poświęconych takim twardym finansom, dzisiaj chciałbym dać Wam chwilę oddechu od liczb i zaprosić do odcinka na temat takiej inwestycji, której naprawdę poświęcam najwięcej energii i czasu a która, jestem o tym przekonany, również w waszym przypadku będzie miała największy wpływ na jakość życia. Jakąż to inwestycję mam na myśli? No, opowiem wam o czymś, co nazywa się model PERMA i o inwestowaniu w szczęście, bez którego kontrolowanie wydatków, zwiększanie zarobków i pomnaża, pomnażanie nadwyżek finansowych nie mają, szczerze mówiąc, większego sensu. Ci z was, Którzy są już po lekturze finansowej fortecy, czyli książki o inwestowaniu dla początkujących i średnio zaawansowanych, wiedzą po przeczytaniu 15 rozdziału, jaka jest moja hierarchia wartości i w jaki sposób realizuje moje dążenie do tego, aby prowadzić dobre i szczęśliwe życie. I na pudełku, na którym stoi mój monitor, umieściłem sobie nawet cytat otwierający 15 rozdział książki, który codziennie mi przypomina, jak bardzo ważna jest inwestycja we własny rozwój. To są słowa Charliego Mungera, które brzmią tak: Spędź każdy dzień w taki sposób, abyś zasypiał trochę mądrzejszy niż byłeś budząc się rano. Ale nie będę wam również dziś opowiadał 15 rozdziału z książki, tylko skupię się na czymś innym, na czymś, na co natknąłem się całkiem niedawno. Opowiem o prostej i opartej na badaniach teorii budowania szczęścia, czy może precyzyjniej dobrostanu, bo chyba tak najtrafniej można przetłumaczyć amerykańskie stwierdzenie, Wellbeing. No bo kiedy tak naprawdę dobrze się zastanowić, to wcześniej czy później każdy z nas dojdzie do wniosku, że dbanie o finanse ma sens wtedy i tylko wtedy, kiedy jest częścią naszego szerszego pomysłu na życie i gdy pomaga nam w tym, aby to życie było po prostu szczęśliwsze i lepsze. Tylko, że aby faktycznie działać w sposób, który uczyni to życie szczęśliwszym, Szczęśliwszym czy lepszym, czy, czy właśnie takim pełnym dobrostanu, no to warto wiedzieć, co właściwie robić, żeby ten poziom szczęścia w naszym życiu faktycznie rósł. Bez wiedzy na ten temat, bez, tego, co na, bez wiedzy na temat tego, co naprawdę czyni życie szczęśliwszym i lepszym, bardzo łatwo jest rzucić się w sidła nieposkromionej konsumpcji na kredyt i zostać zadłużonym po uszy finansowym niewolnikiem. Ale niebezpieczeństwa kryją się także po drugiej stronie. Bo czasami można wpaść w pułapkę takiego obsesyjnego oszczędzania, oszczędzania na wszystkim, no i stać się po prostu dusi groszem, którego życie jest równie mizerne i szare. No i wreszcie łatwo możemy zatracić się w takiej pogoni za pieniędzmi i obudzić na mecie tego wyścigu z wypchanymi po brzegi portfelami, ale z pustym domem, bez rodziny, bez przyjaciół, bez wartościowych i głębokich relacji z ludźmi. I właśnie z tego powodu. Chciałem poruszyć dzisiaj z wami ten właśnie temat. Do budowania swojego szczęścia można podejść na kilka sposobów. Tak jak tutaj widzicie, czyli po amatorsku albo bardziej profesjonalnie. No i najbardziej amatorskie podejście to jest takie działanie bez żadnego zastanowienia. Płynięcie z prądem, bezrefleksyjne przyjmowanie, zapewnik tego wszystkiego, co podaje nam otoczenie, co podaje nam marketingowa machina tradycyjnych mediów, czy tam kolorowe zdjęcia na Instagramie. I to oczywiście nie ma niczego wspólnego z prawdziwym szczęściem. Orszko wyżej stoi autorefleksja, czyli takie samodzielne zastanawianie się nad tym, co sprawia, że czujemy się szczęśliwi i w oparciu o to budowanie własnej filozofii życiowej to jest o niebo lepsze niż płynięcie z prądem, ale i tak skazuje nas na liczne błędy i rozczarowania. Ja tylko powiem dla uniknięcia wszelkich nieporozumień i ewentualnych skojarzeń z armaturą sanitarną, że ta rzeźba na zdjęciu to jest myśliciel Rodena. Żeby jednak uprościć sobie ten nasz Proces pogoni za lepszym życiem. Możemy też sięgać do dzieł filozofów. I ja, na przykład, bardzo lubię wracać do widocznej tutaj kolejnej książki, która się dziś przewija. Są to rozmyślania Marka Aureliusza, rzymskiego filozofa i pisarza, który przez niemal dwie dekady był także rzymskim cesarzem. Uważa się go za jednego z ostatnich przedstawicieli starożytnego stoicyzmu. Ale choć lubię czytać tego typu literaturę, to mam pewien problem z filozofami. Ten problem jest taki, że ich tezy są efektem własnych przemyśleń, doświadczeń, jakichś ich obserwacji, ale nie opierają się na tym, co daje nam współczesna metoda naukowa czyli na weryfikowalnych i powtarzalnych badaniach i eksperymentach. I właśnie dlatego, szukając przepisu na własne szczęście, nie zatrzymuję się na starożytnej filozofii, tylko staram się sięgnąć do nauki. No i ostatnio. Poszukiwania te doprowadziły mnie do tak zwanego modelu Perma, którego twórcą jest profesor Martin Seligman z Uniwersytetu y, Pensylwanii. On jest uznawany za prekursora całego nurtu w psychologii, który określa się mianem psychologii pozytywnej. I ta nowoczesna psychologia pozytywna tym się różni od swoich historycznych poprzedników, że właśnie stosuje metodę naukową, a jej odkrycia są naukowo weryfikowalne. No i opowiem Wam króciutko. O co chodzi w tym modelu, bo wydał mi się bardzo ciekawy i moim zdaniem może być bardzo przydatny w procesie takiego świadomego inwestowania we własne szczęście. Rozwinięcie PERMA w myśl tej teorii Seligmana wynika z tego, że według niego na ludzkie szczęście, czy na ten dobrostan, składa się pięć podstawowych elementów, tworzących właśnie taki akronim. I te elementy to Pozytywne emocje, zaangażowanie, relacje, poczucie sensu i znaczenia oraz osiągnięcia. Przyjrzyjmy im się trochę bliżej. Im więcej pozytywnych emocji w naszym życiu, tym większe poczucie szczęścia, to oczywiste. Co jednak możemy robić, aby tych pozytywnych emocji było więcej? No i okazuje się, że możemy zwiększyć ich ilość zarówno w odniesieniu do naszej przeszłości. Jak i teraźniejszości i przyszłości. To mnie bardzo zaciekawiło, no bo przecież przyszłość, przeszłość już minęła i obiektywnie nie sposób jej zmienić. Ale okazuje się, że możemy aktywnie zmienić postrzeganie naszej przeszłości przez nasze mózgi. No i tutaj sposobem jest na przykład przebaczenie innym, tak żeby nie, nie ciągnąć za sobą jakichś żarów z, żalów z przeszłości oraz wdzięczność. Wdzięczność za, wszystko, pozy, za wszystkie pozytywne aspekty naszego dotychczasowego życia. Jeżeli chodzi o teraźniejszość, no to tu oczywiście wkraczają różne przyjemne dla nas doznania. Pyszne desery, czy relaksacyjny masaż, no i dodatkowo praktykowanie tak zwanej uważności, czyli czegoś, co po angielsku określa się słowem mindfulness. No a jeżeli chodzi o pozytywne emocje w odniesieniu do przyszłości, to tutaj z pomocą przychodzi nam podejście do życia pełne nadziei i optymizmu, no i współczesne, e, współczesne badania naukowe, Zdają się wprawdzie wskazywać, że odczuwanie pozytywnych emocji w dużej części jest determinowane genetycznie i wiąże się, jak ja to nazywam, z chemicznym składem koktajlu, w którym pływa nasz mózg, ale jednak do pewnego stopnia możemy na ten skład wpływać i właśnie wybaczenie, wdzięczność, sprawianie sobie drobnych przyjemności, uważność, nadzieja, optymizm to są rzeczy, które są tutaj bardzo pomocne. I w tym miejscu zatrzymuje się większość takich, wiecie, poradników, yy, takich self-help books na temat tego, jak żyć dobrze i szczęśliwie. A zdaniem Seligmana, poza pozytywnymi emocjami są jeszcze inne rzeczy, które mają ogromny wpływ na nasze poczucie szczęścia. Drugim w kolejności jest engagement, czyli zaangażowanie. I. To się odnosi do sytuacji, w których w pełni wykorzystujemy nasze umiejętności, mocne strony i naszą uwagę przy realizacji zadań stanowiących dla nas naprawdę duże wyzwanie. I Michał chiksen taki węgiersko-amerykański profesor psychologii Uniwersytetu Chicago, badacz zagadnień takich jak szczęście, kreatywność, dobre samopoczucie psychiczne, nazywa to działaniem w stanie flow w stanie, który jest dla nas bardzo przyjemny i bardzo angażujący. I ten stan flow wpadamy na przykład pracując nad zadaniami wymagającymi od nas niemal pełnego wykorzystania umiejętności, dążąc do jasno zdefiniowanego celu i otrzymując też taki bieżący feedback, że robimy postępy na tej naszej drodze do tego celu. I w takim działaniu naprawdę łatwo jest się zanurzyć, często tracąc nawet poczucie czasu i rzeczywistości. Nie wiem o czym mówię bo bardzo często wpadam w ten stan, tworząc dla Was kolejne materiały, przygotowując się do wtorku z finansami, czy pisząc książki, czyli po prostu realizując moją misję. I pewnie dlatego z taką radochą każdego ranka idę do tej mojej pracy. Ale nie tylko praca i zadania z nią związane pozwalają nam wchodzić w stan flow. Możemy doświadczać go także przy innych aktywnościach, jak jakaś dobra rozmowa, gra na ulubionym instrumencie muzycznym, czytanie świetnej książki naprawa roweru, trening sportowy i tak dalej. Jesteśmy różni, więc różne rzeczy pozwolą nam złapać stan flow, ale każdy z nas jest w stanie świadomie odszukać takie aktywności, które wpływają w ten sposób na niego no i zadbać o to, żeby tych rzeczy robić więcej. A co jeszcze może poprawić jakość naszego życia według teorii PERMA? Tym elementem są oczywiście wartościowe relacje z innymi ludźmi. R jak relationships. Z perspektywy ewolucyjnej jesteśmy istotami społecznymi, a dążenie do łączenia się w grupy i pomaganie innym członkom gatunku homo sapiens no, zwiększało po prostu nasze szanse na przetrwanie jako, jako gatunku. I rozwijanie silnych relacji stało zatem u podstaw naszej adaptacji, a mogliśmy te relacje rozwijać dzięki zdolności do miłości, do przyjaźni, do współczucia, do empatii, do współpracy, do samopoświęcenia i tak dalej. I te dobre relacje z innymi oraz doświadczenia, takie jak wspólna radość, śmiech, poczucie przynależności, ale także wsparcie bliskich nam osób w trudnych chwilach, to wszystko ma bardzo pozytywny wpływ na nasze poczucie szczęścia. Warto więc dbać o jakość relacji w swoim życiu. I no, ja staram się to realizować na dwa sposoby. Po pierwsze, pielęgnując mój związek z żoną i relacje z dziećmi, chociaż no, z nastolatkami, muszę powiedzieć, że jest to mega, mega ciężkie. Ale po drugie, staram się po prostu otaczać ludźmi, którzy mnie uskrzydlają. A relacje z osobami, które emocjonalnie w taki czy inny sposób ciągną mnie w dół, wycinam po prostu z mojego życia. Ale zostawmy relacje i zobaczmy, jaki jest kolejny element, który zdefiniował Seligman, i tym elementem M. Jest M, czyli meaning, czyli szerzej poczucie większego sensu czy znaczenia. I w największym skrócie sprowadza się to do służenia sprawy większej niż my sami. Ten obszar naszego dążenia do szczęścia ludzie często realizują, poświęcając się różnym dziedzinom, takim jak rodzina, jak religia, jak nauka, polityka. I ten obszar. Wziąłem sobie szczególnie do serca po lekturze książki Człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla. Jej autor to austriacki psychiatra i psychoterapeuta, który trzy lata spędził w obozach Auschwitz i w Dachau. I pisząc o sensie życia po tak trudnych doświadczeniach, sformułował m.in. takie przesłanie: Do sukcesu, bowiem tak jak do szczęścia, nie można dążyć, musi on z czegoś wynikać. I występuje jedynie jako niezamierzony rezultat naszego zaangażowania w dzieło większe i ważniejsze od nas samych, lub efekt uboczny całkowitego oddania się drugiemu człowiekowi. I moja misja, to co realizuję, to że poświęcam swojej pracy kawał swojego życia, pomyślałem sobie, że właśnie sformułuję taką misję, żeby jak najwięcej dobra i pożytku dla innych ludzi wynikało z tej mojej pracy. No i właśnie dlatego zdefiniowałem tę oto misję uzbroić 15 milionów Polaków w wiedzę i narzędzia, które skutecznie pomogą im zadbać o własne finanse, by mogli się bogacić i realizować swoje pasje. Powtarzam to jak mantrę, żeby warto dotrzeć do drugiej części tej misji. Po co to wszystko? Po to, aby realizować swoje marzenia i pasje. I wasze maile z podziękowaniami, wasze komentarze i inne wyrazy zaangażowania w tę misję bardzo mi pomagają w jej realizacji i utwierdzają w przekonaniu, że jestem na właściwej drodze. Ale teraz przeskoczmy już do ostatniego punktu z listy Frankla, a, czyli Achievement osiągnięcia. No wszyscy nosimy w sobie e, takie pragnienie osiągnięć, wysokiej kompetencji, pragnienie sukcesu. Przy różnych dziedzinach, w pracy, nie wiem, w sporcie, w grach, w hobby, warto zatem wyznaczać sobie mniejsze i większe cele, których realizacja da nam poczucie osiągnięcia czegoś dla Was ważniejszego, bo wtedy będziemy się lepiej po prostu ze sobą czuli. I być może odcinek wtorku z finansami o czymś takim jak model Perma dla części z Was może być zaskoczeniem, ale podzieliłem się tym z Wami z bardzo ważnego dla mnie powodu. Ja rzeczywiście najwięcej energii i czasu pakuję w to, by moje życie było po prostu szczęśliwsze i, i dobre. Uważam, że to jest jedno, jedyne życie, jedyna szansa, żadna próba generalna, tylko żyję tu i teraz i trzeba wycisnąć to życie jak cytrynę. I właśnie to traktuję jako moją największą i najważniejszą inwestycję, no i chciałbym Was bardzo serdecznie zachęcić do równie kompleksowego spojrzenia, bo finanse osobiste to oczywiście jest moja pasja. Ja bardzo angażuję się w to, aby jak największą liczbę osób zarazić tym zdrowym podejściem do własnych finansów. No i pewnie dlatego część nowych osób, które nie miały jeszcze okazji poznać mnie bliżej, dochodzi do wniosku, że pieniądze są dla mnie najważniejszą rzeczą na świecie, a nie wiem, miarą mojego życia jest ciągle zwiększająca się wartość netto. Tuż nic bardziej błędnego. Pieniądze są tylko środkiem pomagającym realizować marzenia i pasje. A prawdziwą miarą zawodowego sukcesu dla mnie jest liczba osób, których życie dzięki moim działaniom stało się choć odrobinkę łatwiejsze i lepsze. A ja dziękuję Wam już bardzo serdecznie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć.